Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem z moją mamą. Cześć. Dokładnie tak, jakiś czas temu poprosiłam was na Instagramie, żebyście zadawali takie pytania tabu, pytania w stylu, że jak wiecie, ja mam z mamą bardzo dobry kontakt, rozmawiamy na różne tematy, więc stwierdziliśmy, że na amerykańskim YouTubie znalazłam taki filmik, w którym dziewczyny zadają swoim mamom pytania, które inne dziewczyny boją się albo nie mają możliwości zapytania swoich mam. Także mama ci będzie odpowiadać na trudne pytania. Zgadza się. Jesteś na to przygotowana? No nie wiem, zobaczymy, co to za pytanie. Ogólnie pytań było strasznie mało, w sensie nie, było dużo, ale wszystkie się albo powtarzały, albo były jakieś beznadziejne, albo na przykład jakieś takie nie tabu, coś w tym stylu. Mogę sobie wziąć herbatkę? Możesz. No, więc jakby nie postaraliście się tym razem z tymi pytaniami, no muszę przyznać, ale myślę, że i tak będą takie, że was zadowolą i że mama da radę na nie odpowiedzieć. Tak? Tak. I co muszę zrobić jeszcze? Co? Przed rozpoczęciem tego filmiku. A, łapki w górę. I? Subskrybować. Tak, proszę bardzo, tutaj macie łapkę w górę, a tutaj macie subskrypcję kanału, albo na odwrót. No, a tutaj także macie palmę. Tak, a tutaj, bo dzisiaj jesteśmy w naszym buszu, na tarasie. I mamy tutaj pięknie zrobione, o proszę bardzo, mini dżungle. No, także muszę, o, dobra. Okej, okay, więc co? Będę czytać pytania z telefonu, także zobaczymy, najpierw muszę je znaleźć, bo jakiś czas temu to już było. Zaczniemy od takiego najpierw lightowego pytania. I tak. Czy, gdy mamy mówią, że ich córki są piękne, to czy mówią to szczerze, czy tylko dlatego, że tak wypada? Nie, no myślę, że dla każdej mamy jej córka jest najpiękniejsza. No. No i pewnie z tego to wynika, ale no ty jesteś akurat piękna, ale dlatego bo ty, ja ci ja mówię, przykład, że jesteś piękna. Ale ja zawsze ci na przykład, ja zawsze jak się cię pytam jak wyglądam, to mówisz, że jestem pięknie albo ślicznie, albo coś. I czy zawsze tak wyglądam naprawdę? No nie. No właśnie. Ale no. Dlaczego miałabym cię demotywować? No ale mówić, to trzeba, ja trzeba mówić szczerą prawdę. No a czasem ci mówię szczerą prawdę. No czasem tak, no. Ale czasem nie. No dobra. Zwłaszcza jak mnie wkurzysz. No, czyli tak, no on, nie mówiłam dlatego, że tak wypada, więc tak. Kolejne pytanie. Co by pani zrobiła, jakby nakryłaby pani Wikę z chłopakiem w łóżku? Wyszłabym. Nie chciałabym nakryć cię z chłopakiem w łóżku, więc myślę, żebym udawała, że nie weszłam do pokoju. To by mogło być trochę cringe'owe, no. ale no raczej przykład bym nie krzyczała i nie mówiła, co wy tu robicie. Tylko bym udała, że... Dobra, ale jakby to na przykład, jakbym nie miała chłopaka, i byś po prostu... I żebym się w taki sposób dowiedziała, tak? Że ty masz chłopaka? Tak, że po prostu, żebyś nie wiedziała, no że mam tak chłopaka? No i tak bym wyszła, no zapewne. I nie siedziałabym, nie stała, nie patrzyła, nie podglądała. No to była ciężka rozmowa, myślę. Dobra, kolejne pytanie, ale proszę tutaj nie patrzeć tylko. Nie zaglądam. W jakim minimum wieku powinno się mieć pierwszego chłopaka? Oj, no tutaj nie ma jakiegoś minimum. Dziewczyny różnie dojrzewają. Mi się wydaje, że po prostu ten okres przychodzi taki, jak dziewczyna jest w miarę dojrzała, tak? No bo można mieć 18 lat i nie być dojrzałym na żaden związek, a można mieć 16 czy nawet 15 i być bardzo dojrzałym, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś minimalnego wieku, no ale myślę, że 13-14-latka to jest trochę za wcześnie. No, też tak myślę, też tak myślę, no bo te takie wiek... Związki z podstawówka albo coś w tym stylu, to jest takie... Kiedy się idzie do liceum, do... Jak ma się 16 lat. No to mi się wydaje, że to jest taki wiek, no, że spoko, nie? Też tak uważam. To zależy jeszcze o jakim związku tutaj mówimy. No. I to... no bo w wieku 13 lat u nas to wyglądało tak, że my w szkole podstawowej pisaliśmy sobie jeszcze liściki. Kocham cię, chcesz ze mną chodzić, jak tak? Ja nie? Jak ja miałam jakichś takich chłopaków w podstawce albo w przedszkolu jeszcze, to, to nie no, to 7 lat wtedy miałam, to może nie w przedszkolu. Ale jak miałam zawsze chłopaków w jakichś takich podstawówce, to nawet z nimi nie rozmawiałam, bo się wstydziłam. No, się karteczkami wymieniło wiadomość. No. Dobra, uwaga. Poród naturalny czy cesarka? Bo miałaś i to, więc możesz. Znaczy, jeśli byłby opinię w ogóle wybór, to ja bym wolała rodzić naturalnie. No, ja cię słucham, mów. A jeśli oczywiście ze wskazań medycznych, to no, musi być cesarka, no to musi być cesarka, tutaj nie ma. Czasem jest dziecko tak ułożone, że nie da rady urodzić naturalnie jakiś porad. Ja nie jestem ginekologiem, ani też położną, są porody pośladkowe, jakieś dzieci są tak ułożone, że po prostu nie mogą wyjść, no to wtedy trzeba rodzić cesarką. Ja miałam cesarkę z tobą, bo
bo też był tam taki jakiś problem, jakiś krwiak się zrobił i po prostu to było zagrożenie jak gdyby twojego życia. Nie? No tak, no bo Krystian był urodzony naturalnie, nie? A Krystian był naturalnie, tak. A ja byłam cesarką, tak? Tak. Kolejne pytanie. I to było pytanie, które ja mam chyba bardzo takich młodych widzów bardzo na Instagramie, bo było bardzo dużo pytań, że nie wiedzą, jak powiedzieć swojej mamie, że chcą się na przykład zacząć golić. I pytanie, jak powiedzieć mamie, że chce się zacząć golić? Że miejsce strefy intymne, tak? Nie, ogólnie, nogi tutaj. Na przykład ja mam pytanie tutaj o nogi, od dziewczyny, ale ogólnie, jeśli się golić. No to trzeba powiedzieć, że jest teraz w szkołach jest trochę taka fala. Ja to doskonale znam i dziewczyny po prostu, właśnie te bardziej dojrzałe, tym mniej dojrzałym dziewczynom dokuczają. Często, nie? Że jakieś włosy są na nogach, niektóre dziewczynki mają bardzo ciemne owłosienie. No i jeśli bardzo im to przeszkadza, to ja proponuję pójść powiedzieć po prostu mamie, że im to przeszkadza. Zawsze rozmowa jest najlepsza w tych takich sytuacjach. No, tak. No bo co? Zresztą... Można też samemu sobie spróbować ogolić. Są też, to nie musi być zaraz golarka typu nożyk taki, wiecie, jak mężczyźni się golą. Maszynka, pianka. Są też takie pianki, które rozpuszczają włosy. To się po prostu nakłada jak taką, jak mydło, czeka się i gąbką się ściera. Mogą też być podrażnienia, więc trzeba na takie rzeczy uważać. Najlepiej to właśnie zapytać się mamy. Chyba taka czynność fizjologiczna, jak mycie zębów. No właśnie, o to mi chodzi. No. Także to nie wiem, czy to jest nawet sens pytania się, na przykład ty pierwszy raz ale chyba, że ktoś nogi. Chce właśnie użyć takiej pianki i może być uczulony. Aha, i się posmaruje tak. I mama, wiesz... Okej, okay, teraz takie szybkie pytanie. Od 1 do 10, jak boli ból porodowy? 12. Super! Ja sobie nawet w pamiętniku, to kiedyś sprowadziłam pamiętnik i sobie zapisałam w pamiętniku, że to jest bardzo duży ból. Ale ja podczas porodu nie miałam znieczulenia. 25 lat temu, jak Krystian się rodził, to chyba nie było nawet takich znieczuleń jeszcze nie wtedy. Dodawaj mu jeszcze 24 przez miesiąc. No to 24 i 8 miesięcy temu to nie stosowało się znieczuleń, więc to był straszny ból. Ale po chwili, jak dziecko już kładą na brzuchu, jest fajnie i się zapomina. I emocje wszystkie. No. Ale teraz w ogóle są takie warunki, że na przykład jak można i rodzić w wodzie, i można rodzić jakieś... Można było to wtedy też, tylko ja po prostu nie miałam takich możliwości. Nie wiem, czy to jest ból mniejszy, być może, bo woda przyszła godzinę. No, tak. Kolejne pytanie. Na co na pewno nie pozwoliłaby pani Wiktorii? Na zabicie człowieka. No ale już dobra. To zrobiło. Bo mi ogólnie... No bo ty mi pozwalasz na dużo rzeczy, w sensie dajesz mi taką wolną rękę jakby, ale kurde, ten krzaczek mi... Przeszkadza co? No nie pozwoliłabym, żebyś była z jakimś facetem, który by cię maltretował, nie wiem, być w takim, nie pozwoliłabym ci być w takim związku, wiesz, jakimś chorym, patologicznym. No to zakochana w patologicznym facecie? No z miłość nie wybieram. Nie, no to bym cię wysłała siłą na jakąś terapię, żebyś zrozumiała, że jesteś w takim związku. No, a z takich rzeczy przyziemnych, to nie chciałabym, żeby Wiktoria paliła papierosy. Tak, w sensie, że codziennie na przykład, tak? Nie chciałabym, żeby... Znaczy pozwalać, już teraz to mogę sobie pozwalać, tak? Jak za 2 miesiące jesteś dorosła, ale takie zwykłe fajury, to jest niefajne. Ja paliłam kiedyś i... Znaczy, no dobrze, no. Okej. Okay. Znaczy, no ja na przykład nie palę na co dzień w ogóle, w sensie tak... Na imprezach, ja też tak robiłam niestety. No. Wiem doskonale, jak to wygląda przy alkoholu. Następne pytanie. Czy twoja mama toleruje LGBT? Tak, oczywiście. Ja to chyba najbardziej z tego domu. Nie, bo nieprawda. Ja jestem bardzo tolerancyjna i zawsze uczyłam moich dzieci, że każdy ma prawo do miłości i niech sobie robią ludzie co chcą i mnie to naprawdę nie interesuje. Jeśli są szczęśliwi w związkach homoseksualnych, to proszę bardzo. Nic nam to do tego, mówię. To tak jakby było zupełnie odwrotnie na świecie i byłyby związki mężczyzn z kobietą zakazane i co, oni mieliby nam dyktować, że my nie możemy, tak? No tak. No, bez sensu. Czy Wika była planowana? Tak, była planowana i to przez 2 lata. Także... A czy Krystian był planowany?
No też był niestety planowany. Ale tak był planowany. Nie, no, głupio zabrzmiało niestety, żeby to później mi nikt za słówkę nie ciągał. Tak, był zaplanowany, bo mój mąż miał pójść do wojska, a my nie chcieliśmy się rozstawać, w związku z tym, żeśmy się tak pospieszyli trochę. To był big brain. Kolejne pytanie, czy wygląd jest dla Pani ważny? No tak, nie będę ukrywać, że nie. Ale nie najważniejszy. Powiedzmy, nie wiem, hejt, tak? Czy takie złośliwe komentarze, że haha, ja tam mam już po 40 jestem. Oczywiście, ja uważam, że w każdym wieku należy wyglądać najlepiej możliwie. No, dlatego uważam, że no, nie wyglądam jak osiemnastka, tak? I nie staram się nawet tak wyglądać, ale myślę, że na swój wiek wyglądam dobrze i ten wygląd jest dla mnie okej, akceptowalny. Okej, kolejne pytanie. Czy pierwszy raz boli? To było najczęściej powtarzające się pytania. No najczęściej. Nie bolało. Jeśli się to robi z odpowiednią osobą, to myślę, że to jest że to nie boli. Także nie wiem, co więcej powiedzieć, bo ja miałam tylko jednego faceta i jeden pierwszy raz. Każdy ma jeden pierwszy i mój raz. I mnie nie bolał, więc nie wiem. Ale myślę, że jeśli będziesz zakochana, tak, bo to pewnie dziewczyny pytają. No za dziewczyny. Tak, no to myślę, że jak będziesz zakochana, to w ogóle nawet nie będziesz o tym myśleć. Okej, kolejne pytanie. W jakim wieku straciła Pani dziewictwo? No właśnie jak skończyłam 18 lat. Dokładnie 18 skończyłam 3 czerwca, a to było 2 lipca. No to miesiąc później. Tak. Dobrze. Dobra, mam jeszcze zapisane pytania w notatniku. I jedno jest takie, jakbyś chciała nie odpowiedzieć, to po prostu mi powiedz. I tak o, czy wykonywała Pani jakieś zabiegi estetyczne? Na twarz tak, no ja mam botoks, ja wiesz, dlaczego mam nie odpowiedzieć? No nie wiem. Ja robię od 5 lat botoks, od 7 lat wypełniam usta, no bo miałam strasznie liche. Zresztą kiedyś tam nawet pokazywałam gdzieś u mnie na story. I co jeszcze robiłam? Aha, jeszcze nici robiłam, rok temu dokładnie robiłam nici, takie PDO. Tutaj w policzki, unosiłam tutaj obal. Mhm. I co? Operację nosa robiłam, ale to przegrody, bo miałam po prostu na przegrodę. Zdrowie, tak. I więcej nic nie robiłam takiego. No i piersi zmniejszałam. No to też się chyba zalicza, no nie? Tak, tylko tak. Ja zmniejszałam, a nie powiększałam. No tak. Nie. Brwi miałaś permanentnie chyba robione? Ale to nie jest medycyna estetyczna. Miałam robione brwi, ale kilka lat temu, to już na pewno nie. Prezerwatywy czy tabletki antykoncepcyjne? No ja używam tabletek antykoncepcyjnych od zawsze, w zasadzie, bo lubię, bo jest to mi wygodne, nie musimy pamiętać o prezerwatywie, ale też z takiego powodu, że ja miewałam różne uczulenia na prezerwatywy i zawsze mi tam coś doskwierało, w związku z tym zdecydowaliśmy się na tabletki, ale tak naprawdę jakbym miała teraz wybierać po tylu latach, to bym wybrała spirale. Aha. No. Także te spirale to są teraz bardzo takie nowoczesne. No ale każda antykoncepcja jest dobra. Tak. I to wszystkie pytania. Nie mamy już. Mało. No mało, no ale tyle zadaliście. I tak mamy dość sporo materiału, bo 20 minut, myślę, że z tego, nie wiem, wyjdzie co najmniej 10. Także co, dajcie znać, czy taki odcinek z mamą Wam się podobał. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to wpadajcie na mojego Instagrama i na mojej mamy Instagram. Moja mama też prowadzi nasze wspólne konto, na którym bardzo często się tam udziela. Tylko ja się udzielam. Tak, no i co? I dokładnie tak. Mama nagrywa teraz Insta Stories. I co? I tak naprawdę to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli drugą część, to ja chętnie ją nagram razem z mamą. I ty też ją chętnie nagrasz? No, tak? Spoko. Tak? No ale jest jeszcze, wiesz, kto chętny. Tak, jeszcze mój brat stoi w kolejce, także za niedługo będzie już również... Już tu puka do drzwi. Tak, za niedługo będzie również filmik z moim bratem. I co? I to wszystko. No, pozdrawiamy i zapraszamy na nasze social media. Dokładnie tak. Buziaki i do zobaczenia.